Konici w krypto. Witajcie po naprawdę długiej przerwie. Zaczynamy dzisiaj wracając, że tak powiem, do świata krypto. Czemu mnie nie było? Warte wytłumaczenia, myślę. Po prostu mieliśmy zimę, ja sobie wziąłem na odpoczynek, odsunięcie się. Czuję się, powiem, zregenerowany i odpoczęty od krypto. Na tyle, żeby mieć taką motywację, żeby wejść po raz kolejny w ten świat. To nie znaczy, że mnie nie było, bo z patronami byłem co tydzień. W różnych projektach również uczestniczyłem, jeżeli chodzi o rozmowy, o konsultacje itd. Ale dzisiaj możemy wrócić do tej wiadomości związanej z tym, co się dzieje w świecie krypto na kanale youtube'owym. No i dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jak widzicie, Pepe jako memcoin eksplodował, bo 1200% zrobił. Ktoś napisał, że z 260 dolarów można było zarobić nawet 7 milionów dolarów na PP. Natomiast to, co się innego dzieje w świecie krypto, no to zobaczcie, dzisiaj mieliśmy lekki spadek na tutaj na krypto, czyli na Bitcoinie. I mówi się też o tym, że to jest właśnie ze względu na to, co się dzieje na samej sieci Bitcoin. Czyli Bitcoin został zaśmiecony przez Shitcoiny, zaczęło się to wszystko od Ordinals. A teraz mamy dodatkowo inne coiny, które tam powstały, i mowa, mowa tutaj oczywiście o takim protokole, który się nazywa BRC20, i to wszystko funkcjonuje i zaśmieca całą, cały mempool, jeżeli chodzi o kwestie transakcji na Bitcoinie. No i zobaczcie, mamy aż 448 tysięcy niepotwierdzonych transakcji. A jeżeli chcecie mieć um, transakcję na Bitcoinie na wysokim priorytecie, to w tej chwili jest to 20 dolarów, a było nawet więcej. Więc przez to, że mamy bardzo dużą ilość transakcji właśnie poprzez te Shitcoiny na, na Bitcoinie, to, <mamy>, mamy bardzo dużo niepotwierdzonych transakcji, no i um, bardzo wysokie opłaty. Co w związku z tym oczywiście rodzi wysokie zyski dla minerów. No i tutaj. Jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Każdym razem, kiedy rozmawialiśmy o kupowaniu koparek kryptowalutowych, to mówiłem innymi, że dobrze jest kupować wtedy, gdy praktycznie się na nich nie zarabia. Dlaczego? Bo wtedy one są tanie. Zazwyczaj jest to 1 do 8, czyli kuparka powinna ci się w zakupie zwrócić po 8 miesiącach funkcjonowania. Oczywiście to są takie stawki rynkowe. Nie zawsze tak jest, bo bardzo często widzimy, że koparki się zwracają na przykład po półtora roku, a funkcjonują około pięciu lat. Natomiast jeżeli ktoś kupował przy 15-18 tysięcy dolarów koparkę no i kopię, a teraz widać, że hashlet jeszcze poszedł do góry, to w tym momencie może odcinać całkiem niezakupone, jeżeli chodzi o kwestie opłat, czyli pobierania opłat za dokonywanie transakcji, jest to coś, co kiedyś mieli górnicy na eterze. Natomiast kilka dni temu napisałem na Twitcie, że jest szansa na spadek, dlatego że górnicy też wyprzedawali Bitcoina. No i pytanie, czy właśnie w związku z tym, co się działo na sieci, bo ta ilość tych transakcji, na przez cały czas rosła, więc doszło teraz do zapchania, do zapchania na właśnie sieci Bitcoina. Takie sytuacje przerabialiśmy już wcześniej, już... I w poprzednich latach widzieliśmy takie skoki. Tutaj chyba gdzieś miałem. Tak, widzicie, tutaj są mediana, jeżeli chodzi o opłaty za transakcje. Mieliśmy tu w 2017 roku i mieliśmy tutaj w 2021 roku, mamy kolejny skok. I teraz, w związku z tym, jeżeli sobie popatrzymy na to, kiedy mieliśmy zapchaną sieć, no to 2017 rok nie wróży dobrze, bo w tym momencie jak była zapchana się, czyli ta ilo duża ilość transakcji, czy opłata za transakcję, no to w tym momencie bitcoin spadł i to bardzo mocno. W 2021 roku, 15 kwietnia, no to znowu możemy sobie przypomnieć, że w maju 2021 roku widzieliśmy bardzo duży dump na tym rynku. No i pytanie, czy historia się powtórzy i teraz w związku z tym, że mamy wysokie Fi na bitcoinie, znów zobaczymy jakiś dołek. Jest to bardzo możliwe. Tak jak powiedziałem, e, minerzy, czyli górnicy wyprzedawali dużą ilość kryptowalut w ostatnim czasie. Są też mój tweet m.in. właśnie o tym, że cena na Bitcoinie może, może spaść. I generalnie wtedy na rynku. Także no, jestem sam ciekaw, co tutaj się wydarzy. Bo pamiętajcie, że to, że tak było wcześniej nie znaczy, że musi być teraz. Poza tym możemy jeszcze Mieć pik, czyli na zasadzie takiej, że tu jeszcze może to wzrosnąć, może to potrwać jakiś czas i nigdy nie wiadomo. Rynek dopiero będzie weryfikował wszystkie nasze tezy. Więc jest ciekawa, mega ciekawa sytuacja na pewno w związku z tym, co się dzieje na rynku kryptowalutowym obecnie. Widzimy, że ta sieć w tej chwili bitcoina jest zapchana shitcoinami. i tutaj mam dla Was taką stronkę, ona się nazywa BRC20 IO. No i tutaj możemy zobaczyć, że nawet ten market cap tych wszystkich coinów na BRC20 jest około miliarda dolarów, więc no, dosyć ciekawa sytuacja, która się dzieje, pewnie opowiem Wam o tym w kolejnych odcinkach, a teraz przejdźmy jeszcze do innych informacji. Portfel Binance'a, duży spike, czyli duży szczyt, wzrost bitcoinowych wypływów, czyli kiedy Ludzie zabierają bitcoina, czyli robią może bitcoin run, czyli bitcoin, gdy, który znika z giełdy, a postanowił um, wstrzymać tę tą, tą transakcję na Binance. No i oczywiście to jest pewnie w związku z tym, co się również dzieje, jeżeli chodzi o tą ilość transakcji, potwierdzonych transakcji na rynku. No i zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Cash App sprzedaje o 25% więcej. Since last quarter, czyli od ostatniego kwartału, za sobie zajrzymy głębiej, jeżeli chodzi o ten artykuł. MicroStrategy razem z Michaelem zwiększało swoje holdings, czyli to, co trzyma, jeżeli chodzi o Bitcoina, przez 11 kwartałów z rzędu. W przypadku akurat Michaela, kiedy wszedł, robię wszystko, żeby to, co powiedział. Na samym początku zostało zrealizowane, no i widać, że on jakby dalej idzie w tą down to the rabbit hole. No i pytanie jest, czy to będzie jego największy sukces, czy to będzie jego największa porażka? Oczywiście, biorąc pod uwagę to, po której stronie ja jestem, czyli za, za tym, że ten Bitcoin jednak będzie rósł, no to najprawdopodobniej będzie to jego największa. Największe zwycięstwo, jakie było. Odnosił też duże zwycięstwo, było też związane ze swoją firmą, kiedy postawił wszystko na jedną kartę. W ogóle fajna jest historia, jeżeli chodzi o Michaela Saylora, natomiast tu postawił dużo więcej na szali. No i pytanie jest, kiedy lub też czy ta, ta jego zwycięstwo zostanie odnotowane? Ja jestem za tym, żeby faktycznie ono zostało odnotowane, bo to znaczy, że. Większość ludzi, która jest w krypto, również odniesie duży, duży sukces. I tutaj, taka jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, jeżeli chodzi o to, co jest w związku z kryptowalutami. Pamiętam, jak przeczytałem jedną książkę związaną z inwestycjami, które pokazały, że to nie jest tak, że za każdym razem mamy równy dostęp do tego, żeby wykorzystywać jakieś szanse na tym rynku. Są to odpowiednie momenty. Jednym z takich momentów był ranne złoto w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś, gdzie wszyscy mówią i powtarzają taką rzecz, której ja nie potrafię zrozumieć. Czyli znaczy, rozumiem ją logicznie, ale to nie jest tak, dlatego że cały Zachód został zbudowany na złocie, które wydobywali właśnie górnicy w Stanach Zjednoczonych. I jest taka jedna rzecz, którą ludzie powtarzają, że najwięcej na złocie, na gorączce złota zarobili ci, którzy sprzedawali łopaty. No, ja się z tym nie zgadzam, bo bardzo dużo ludzi zarobiło, jeżeli chodzi o górnictwo, jeżeli chodzi o złoto, i tak samo na rynku krypto bardzo dużo ludzi zarobiło. Oczywiście, że widzieliśmy też duże straty i, i na tym rynku, jeżeli ludzie trochę potracili, tak? czyli na przykład inwestowali jakieś pieniądze, część stracili, część nie, w zależności od tego, jak podchodzili do inwestycji, gdyby podchodzili z ograniczonym ryzykiem, to nie byłoby żadnego problemu, bo każdy z was tracił również, czy to na akcjach, czy to na funduszach, czy to nawet na złocie, kiedy się kupowało po 1900 dolarów, a później spadło do 1100 dolarów, to jest coś, co jest normalne, tak? w których momentach zazwyczaj wchodzicie, i jeżeli chodzi o poszczególne szanse inwestycyjne, ryzyko jest też, bo coś może faktycznie totalnie nie wypaść, ale jeżeli już widzimy, że mamy ryzyko, że nagrodę do ryzyka gdzie nagroda jest dużo większa niż ryzyko, które ponosimy. Traderzy zazwyczaj mówią tutaj 1 do 2, 1 do 3, czyli że mogę mieć dużo większą, trzykrotnie większą nagrodę niż moje ryzyko, risk-reward ratio, to wtedy zagrywają um, na danej pozycji. Tu mamy um, to, to, tą nagrodę do ryzyka dużo większą, bo czasami jest to kilkaset, lub kilka tysięcy, lub kilkanaście tysięcy procent wzrostu waszej inwestycji. Oczywiście to mówimy o przeszłości. Jeżeli chodzi o większość kryptowalut, znajdują się takie perełki jak właśnie Pepi, PP, które pozwoliły z 260 dolarów zrobić 7 milionów dolarów. Jeżeli ktoś szedł na samym, samym, samym początku pewnie, tak samo na Tesla można było dużo zarobić i tak dalej. Natomiast to, co chcę tutaj przekazać, to jest to kwestia tego. Jak i w którym momencie inwestujecie? Czy wychodzicie, czy nie wychodzicie za wcześnie, czy w ogóle na przykład nie wychodzicie i to jest problem, bo jak już macie zysk, to go nie realizujecie i wierzycie w to, że to urośnie jeszcze bardziej? Albo na przykład, i tutaj możemy sobie popatrzeć właśnie na kwestię jeszcze tego PEPI. Jeżeli wiemy, że PEPI wchodzi na giełdę Binance, no to słuchajcie, to jest rzeczą chyba oczywistą, ale warto może powiedzieć to dla osób, które tego jeszcze nie wiedzą, że jeżeli coś wchodzi na giełdę Binance, czyli na największą giełdę, która jest, mamy tutaj Binance i zobaczcie, jakie były tutaj obroty w ciągu 24 godzin, czyli 206 milionów dolarów, na OKX 180 milionów dolarów, Bitget, Huobi to mniejsze giełdy, ale jeżeli coś wchodzi na przykład na Binance, to możemy się spodziewać, że to będzie absolutny pik danego coina, czyli prędzej czy później on powinien spaść. No to jak można to kupować, ale tak, ludzie myślą, skoro to wejdzie na Binance, to w tym momencie dopiero zacznie rosnąć. No i to jest największe kłamstwo, które można sobie wmówić. Kiedy coś wchodzi na giełdę na Binance, czyli osiąga top, to należy wtedy z tego wychodzić i to warta jest moim zdaniem rzecz do zapamiętania, jeżeli chodzi o rynek krypto czy rynek inwestycyjny. I dlatego pamiętajcie, ważne jest kiedy wchodzicie. A jeżeli są szanse, a tak jak wcześniej powiedziałem, że w naszej historii było kilka takich szans, kilka takich lat. Zazwyczaj to trwało około 5 do 7 lat, gdzie są bardzo dobre momenty na inwestycje w dany jakiś obszar. Później one mijają, później przechodzi jakiś kolejny obszar, i tak dalej. To warto wykorzystywać takie momenty. Czy to już jest koniec wzrostów na krypto? Tak mocnych jak do tej pory, najprawdopodobniej tak, chyba że będziemy widzieć na przykład zapaść na dolarze, to zobaczymy. Ok, idziemy dalej. Ethereum, czyli ETH, może zobaczyć nowe fale związane z, z dynamiką, czyli ze zmiennością. Dlaczego? Dlatego, że widzimy nowe depozyty, bardzo duże depozyty. Zresztą Ethereum Foundation również sprzedaje Vitalik, część sprzedał. Zazwyczaj to oznaczało jakieś momenty na tym rynku, które powodują, że będziemy spadać. I najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Dlaczego? Bo jedną z takich predykcji, o której powiedziałem właśnie, czy to na patronie, czy w altruistach, jeżeli chodzi o ten program, projekt edukacyjny, który prowadzimy, to, że w momencie, kiedy będziemy widzieć pivot związany z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to w tym momencie możemy zobaczyć spadki. Spadki również na rynku giełdowym. Mogą być to bardzo duże spadki. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym Amerykanie, czyli dokładniej fed, mówi, że już nie będziemy podwyższać 100%, więc będziemy je obniżać. Bo mamy, krótko mówiąc, słabą sytuację na rynku, ale również nie jest ona jakby super słaba, ale jest słaba, no to w tym momencie już nie będziemy podwyższać i najprawdopodobniej będziemy robić do dróg pieniądza. Ale w tych sytuacjach, kiedy był piwot, oznaczało to, że rynek jest na tyle słaby, że ceny akcji zazwyczaj spadały. Czy tak będziemy tym samym. Czy w tym samym, czy um, tak tym razem będziemy to widzieć? Tego nie wiem. Tak zakładam, że pivot, czyli to co w tej chwili następuje, jeżeli chodzi o kwestię Fedu, może się przyczynić do tego, że będziemy widzieć bardzo duży spadek na assetach. Um, oczywiście duży spadek na rynku S&P wygląda, um, nieporównywalnie jest mniejszy niż to, co się dzieje na rynku krypto. Natomiast po tym spadku będziemy widzieć bardzo mocne i szybkie wzrosty, zarówno na rynku kryptowalutowym, jak i na rynku tym standardowym, tradycyjnym. Dlaczego? Dlatego, że będziemy najprawdopodobniej widzieć kolejną falę do druku pieniądza, jeżeli chodzi o dolar. No i to będzie powodowało, że ludzie będą już uciekać, nazwijmy to, z dolara do czegoś, co ma jakąkolwiek wartość. Bo kiedy będzie robiony dodruk, no to dodruk będzie robiony po to, żeby ratować gospodarkę, ale to, że będzie osłabiać przez cały czas jeszcze bardziej dolara, który jak widzicie ostatnio był na poziomie 4,13 z 5 złotych. Na Twitterze we wrześniu 2022 roku, kiedy dolar był po 5 złotych, mówiłem, że to już jest dla mnie początek do tego, żeby wyprzedawać dolara. Mamy 4,13, więc dosyć mocno spadł. Dokąd spadnie? Najprawdopodobniej... Jest jeszcze szansa na jakieś odbicie, bo jak rynek będzie uciekał, czyli giełda będzie się zapadać, możemy zobaczyć odbicie, no ale odbicie w trendzie spadkowym na dolarze no i pójdzie to dalej. Czy tak będzie, zobaczymy, to jest pamiętajcie tylko i wyłącznie predykcja, i warto o tym pamiętać, że to są predykcje, a nie pewniki, żebyście nie szli to, tylko po prostu słuchali, jakie są potencjalnie możliwości. Polka Kilt in identity blockchain, czyli kilt jako projekt projekki tożsamości. Integruje się z Deloitte'em, czyli Polka Dot. Mam pierwszą, chyba jakąś ważniejszą informację na tym rynku związaną z Polka Dot od jakiegoś czasu, więc to jest dobra informacja, bo Polka Dot się tam za bardzo nie ruszała. Coinbase um, jest całkowicie komitet, um, czyli że taki nastawiony na to, żeby być na, na rynku amerykańskim. I teraz, jeżeli chodzi o Coinbase, to jeszcze jest tam jedna rzecz, że SEC ostatnio wydał. Taki nakaz odpowiedzi, czyli znaczy SECowi została wydana, został wydany nakaz odpowiedzi w ciągu 10 dni, żeby odpowiedział do Coinbase'a na jedno zapytanie. Zostało oczywiście, bardzo dobre, dlatego że SEC będzie musiał się określić co do tego zapytania. A jak pamiętacie, jednym z największych naszych problemów na rynku krypto jest to, że. SEC nie potrafił się określić na rynku krypto, więc to jest dosyć ciekawe co będzie się działo, a w szczególności po tych przesłuchaniach, w które Gary Gensler brał udział w Senacie, gdzie totalnie po nim pojechali. Jak dla mnie to co się będzie działo w najbliższych czasach, jeżeli chodzi o Gary Genslera czy też SEC, to jeżeli faktycznie Ameryka będzie chciała przystąpić do rejsu związanego z krypto, no, to Gary Gensler będzie kozłem ofiar. Na niego wszystko poleci, że to on, że to jego wina, że on nic nie robił. I pokażą, ej, to nie my jako Amerykanie, to nie my jako Senat, to nie my jako rząd, to to był Gary Gensler, to jest jego wina. A teraz my chcemy, żeby ktoś był, no, kto normalnie popatrzy na kwestię związaną z rynkiem krypto. No i zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. To jest, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko i wyłącznie jakaś teza z tym związana. OK, patrzmy, co tutaj się dzieje dalej mamy nowy OnRamp. Stripe jest jednym z takich projektów, który w tej chwili bardzo mocno wchodzi również na rynku polskim, jeżeli chodzi o dokonywanie transakcji, czyli jak wy kojarzycie najprawdopodobniej najczęściej IP i przelewy 24 jako takie punkty, procesory płatności. Stripe jest niesamowitym w ogóle integratorem płatności. Jest to naprawdę bardzo fajny engine do tego, a dodatkowo w tej chwili będzie można jeszcze Wejść w świat krypto. Więc jest to dla mnie bardzo, bardzo fajna wiadomość, jeżeli chodzi i o tego merchanta, i o tego użytkownika związanego ogólnie z rynkiem krypto. US Senator Coles Banks, czyli amerykański senator John Kennedy, nazwał banki za sophisticated, czyli z takim skomplikowanym ponzi skimem. No i nie ma się dziwić, bo to jest coś co, coś, co też również kilkukrotnie powtarzałem w tweetach na kanale tutaj na YouTubie, że. Jeżeli mamy rezerwę cząstkową, czyli bank de facto nie musi mieć całego kapitału jako zabezpieczenie, żeby pożyczać, no to to jest właśnie ponziskiem. Czyli on może tobie pożyczyć 10 dolarów, czy powiedzmy 1000 dolarów, nie mając 1000 dolarów. Może pożyczyć 1000 dolarów, mając na przykład 10 dolarów. Tak? I to jest niesamowity Ponzi scheme, No bo teraz jeżeli bank ma komuś oddać ten 1000 dolarów, no to on nie ma tego tysięcy dolarów, żebyśmy mieli jasność. I tak jest to dla mnie Ponzi, z kim jak najbardziej. A na Bing Crypto możemy też przeczytać, że zawieszone zostały wpłaty na Binance, później one zostały już przywrócone, ale oczywiście z wyższymi opłatami. A dodatkowo Bitcoin Lightning Network będzie wdrożony właśnie na sieci Binance. Dlaczego Bitcoin Lightning Network? Dlatego, że te transakcje są szybsze. Mamy Layer 2, i to jest to, co mówiłem. W zeszłym roku, no, trudno powiedzieć, że w tym roku, ale tak w zeszłym roku, nawet na, na, tutaj na kanale, że będziemy widzieć najprawdopodobniej rozwój layer 2, czyli tej warstwy drugiej, również na Bitcoinie, który ma wprowadzić szybsze i dużo tańsze transakcje między portfelami. Coś, co będzie się odbywało prawie natychmiast gdzieś, gdzie jak wiecie, na, normalnie na sieci mamy to 10 minut, jeżeli chodzi o zafunkcjonowanie pierwszego potwierdzenia. Natomiast tutaj będziemy widzieć to natychmiast. No i pytanie, czy właśnie to, co się w tej chwili dzieje na sieci Bitcoina, czyli ten właśnie wzrost tych ilości transakcji poprzez memcoinowe szaleństwo, jak to zostało napisane, natomiast shitcoinowe trzeba by było napisać, nie memcoinowe. Bo w tej chwili jest już możliwość tak, że każdy z Was stworzy swojego własnego memcoina co zajmie wam bardzo, bardzo, bardzo mało czasu, to może okazać się, że będzie gwoździem do trumny właśnie tych wszystkich shitcoinów i bardzo dobrze, a z drugiej strony powoduje popchnięcie do rozwoju sieci Bitcoin właśnie w kierunku Lightning Network, czyli tego rozwiązania na warstwie drugiej. Co moim zdaniem może się okazać bardzo, bardzo pozytywne dla rozwoju ogólnie kryptowalut. Co ciekawe, na no BING krypto możemy przeczytać nowy artykuł o tym, że inflacja w Polsce zaczęła spadać. No i spadła ona do 14,7%, natomiast 0,7%. natomiast yy, czy to faktycznie już jest fala, gdzie będziemy widzieć, że ta inflacja będzie non stop spadać? Jedną z rzeczy, która może się wydarzyć w najbliższym czasie, jest to, że możemy mieć korektę na rynku rosnącym. Czyli to mam na myśli, że trend, jeżeli chodzi o inflację, jest jednak rosnący, a mamy tylko i wyłącznie małą korektę na, na tym rynku. Czyli przez krótki czas będziemy widzieć, że to spada, a później znowuż zacznie rosnąć. Jest to jedna z możliwości, tylko podkreślę to, jeżeli chodzi o ten rynek. Nie ogłaszałbym już od razu hip, hip, hura, że inflacja już w tej chwili spada. Spada. Oczywiście wiemy, czemu to zawdzięczamy. Między innymi temu, że dolar spadł na rynku, że ropa spadła. To są na pewno silne wskaźniki związane z tym, że również mamy tą niższą inflację w Polsce. Natomiast to, co jest znaczące, to to, że nie wiemy, czy nie będziemy mieć za chwilę hiperinflacji związanej właśnie z dodrukiem wynikającym z tego, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. To jest to, o czym mówiłem troszkę wcześniej, ale. No, już, to jest tylko i wyłącznie jedna z tez na tym rynku, natomiast mam nadzieję, że część osób, która w ogóle jej nie brała pod uwagę, być może właśnie weźmie, że coś takiego może być. No i tutaj pytanie do ludzi, którzy mają kredyty: czy jak będziemy jeszcze spadać, czy czasami nie warto zostawić sobie tego kredytu na stałej stopie procentowej? W tej chwili to jest jakieś 7-8%. Jeżeli chodzi o polski rynek stałych, to pewnie jest bliżej 8%. A jeżeli troszeczkę jeszcze spadniemy, być może warto będzie pomyśleć o tym, żeby się zabezpieczyć przynajmniej na kilka lat do przodu, jeżeli chodzi o stałe stopy procentowe. Na pewno, na pewno nie róbcie tak, że jeżeli doszliśmy do znowu kolejnego piku, czyli na przykład 10%, tak jak to było w Polsce, i część ludzi wtedy zaczęła przechodzić na stałe oprocentowanie. No, no nie, bo wtedy oni mega dużo będą płacić a część ludzi niestety tak zrobiła, że wtedy stwierdzili, że oni się obawiają, że będzie 15-20%, no i wtedy poprzechodzili. Pamiętajcie, że zawsze, kiedy mamy bardzo mocny, nagle gwałtowny wzrost, zazwyczaj przychodzi jakieś ochłodzenie. Tak samo w drugą stronę, jak mamy mega dużą zimę, to w pewnym momencie są odbicia. Mamy też jeden artykuł o czacie GPT, mianowicie tak jak ludzie mówili o tym, że kryptowaluty powodują, że ludzie tracą pieniądze, bo są Ludzie, którzy chcą je schakować, oszukać i tak dalej, to także zobaczcie, że sztuczna inteligencja, czyli coś, co nie jest w ogóle związane z kryptowalutami, również taki boom, właśnie na każdą rzecz, każdą rzecz na rynku, będzie powodowała, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wyciągnąć od was dane. No i tutaj jest na przykład opisane, że ChatGPT nie ma takiego rozszerzenia do przeglądarki, a w niektórych miejscach może być ono reklamowane. Niekoniecznie musi być to bezpośrednio GPT jako ten oryginalny element, tylko ktoś może się po prostu podszywać. Dlatego pamiętajcie, żeby sprawdzać takie rzeczy i nie instalować byle gówna na, swój, na swoją przeglądarkę, dlatego, że jak zainstalujecie, no to w tym momencie na przykład to rozszerzenie może pobierać jakieś dane od was z komputera. To tyle na dzisiaj w odcinku pierwszym w tym roku po dłuższej przerwie. Zobaczymy się na pewno jeszcze w tym tygodniu. Będziemy mieć co najmniej trzy odcinki, ja będę robił co najmniej trzy odcinki w danym tygodniu, będziemy się informować. Trochę dłuższy odcinek, ale później będziemy robić 15-20 minut max, więc trzymajcie się i sayonara.